W przylegającym do hali Lasku Rudelka mieliśmy cross, czyli bieg przełajowy. No i spójrzmy. Myślę, że po wyjściu z pierwszego łuku Amerykanka, jeśli nie obejmie prowadzenia, to nie, zaczęła dosyć spokojnie. Zawodniczek przystąpiło do rywalizacji. Bieg na razie w dosyć spokojnym tempie. Michelle Rowe, faworytka na razie na czwartej pozycji. Przypomnijmy, jedno okrążenie tej bieżni ogólnej hali lekkoatletycznej jest to dystans 200 metrów, więc zawodniczki mają do pokonania 15 okrążeń. Przepraszam, to nie jest bieg na 3000 metrów, mają do pokonania oczywiście 7,5 okrążenia. No i faworytka tego biegu, Michelle Rowe, Amerykanka, objęła prowadzenie. Current leader Michelle Rowe from USA. Drugie miejsce Ewa Trost w tym momencie. Reprezentantka Niemiec. I Hiszpanka Alvarez zamyka pierwszą trójkę. Czyli te trzy zawodniczki z najlepszymi wynikami tegorocznego sezonu otwierają nam stawkę. Zdecydowaną faworytką jest ta prowadząca już w tym biegu Amerykanka. No i zaraz przekonamy się, na ile ona będzie w stanie podkręcić tempo, czy zbliży się do tego rekordowego rezultatu 4:43:59, czyli do rekordu świata. No, wydaje się, że chyba zbyt spokojnie była prowadzona ta pierwsza część biegu. Teraz już Amerykanka rzuciła wyższy bieg. Niemka i Hiszpanka dzielnie trzymają się faworytki, zwłaszcza Niemka. Hiszpanka trochę odstaje, ale Ewa Trost cały czas krok w krok za Michelle Rowe. Myślę, że kwestią czasu jest jednak, kiedy Amerykanka
nieco odskoczy reprezentant Niemiec. Ale to dobrze. To dobrze dla tego biegu. Dobrze dla emocji, które tutaj przeżywamy. Dobrze dla końcowego wyniku. Mamy tutaj dwie liderujące panie. Michelle Roll from USA and Eva Tross from Germany on the lead. Dwa okrążenia do końca. Tutaj oczywiście nie ma mowy o rekordzie świata, bo już mamy czas 4:23. No zobaczymy, jak to się zakończy, ale wydaje się, że troszeczkę Amerykanka źle taktycznie poprowadziła ten bieg. Ona ma bardzo dobrą kondycję jeszcze. O, teraz dodatkowo dała się zamknąć. Eva Tross from Germany. Is the winner of this race. Second place. Michelle Roll. Gdyby Amerykanka poprowadziła tą pierwszą część biegu w nieco szybszym tempie, ja jestem przekonany, że ją stać na to, na takie właśnie rytmowe, mocne bieganie, to niewykluczone, że Eva Trost nie wytrzymałaby tego tempa. Zostałaby tam parę metrów za nią. Jeszcze na ostatnich metrach dublowana zawodniczka przeszkodziła w finiszu Amerykance. Zwyciężyła Niemka. No, tym samym Niemcy dokładają kolejny krążek do swojej kolekcji. Nieco odskakują nam w klasyfikacji medalowej. W tym momencie bodajże mają w takiej, nazwijmy, wirtualnej klasyfikacji, którą sobie tutaj... To są oficjalne wyniki. Trzecia, Antonio Alvarez Ruiz, bronze medal. Antonio Alvarez Ruiz from Spain. Michael Roll, silver medal from USA, and Eva Tross from Germany, gold medal.